byli piłkarze czy obecni piłkarze, myśląc o przyszłości, no robią jakieś inwestycje. Ja też nie ukrywam, że mała deweloperka była, teraz nowy pomysł na biznes. To nie mój pomysł, bo to 30 czy 31 z kolei nasza pączkarnia. Z przypadku, jak wszystko co fajne dzieje się z przypadku, poznałem właściciela marki, szybko doszliśmy do porozumienia. Pozostało tylko to, żeby znaleźć dobrą lokalizację. No i tu dochodzimy do Bielska. To jest jakby, no nie wiem, czy to można tak nazwać, ale to jest takie małe spełnienie marzeń, bo to lokalizacja, którą gdzieś miałem w głowie od samego początku, ale byłem przekonany, że nie będzie szans, żeby tutaj znaleźć jakiś lokal. Jeśli chodzi o te pierwsze dni, jak one wyglądały? Ty jesteś na co dzień tutaj w lokalu, można cię spotkać? Tak, można mnie spotkać, ja też muszę się wszystkiego nauczyć, jest z nami pan Grzegorz, nasz technolog, który tutaj szkoli mnie i całą ekipę, która jest świetna, która naprawdę szybko to wszystko łapie. Niebawem nas opuści, będziemy sobie musieli radzić sami. Także jestem ja, jest moja żona i mamy ekipę. Mam nadzieję, że po prostu damy radę, że się sprawdzimy. Pączki to chyba nie jest tak do końca produkt polecany dla sportowców i piłkarzy. Nasze są fit. Oczywiście w cudzysłowie, ale mamy dobry produkt. Zapraszam wszystkich. Oczywiście piłkarze muszą stosować swoją dietę, muszą się pilnować. Nie wiem, te 10-15 lat naprawdę trzeba wycisnąć z tego, co się da i później ewentualnie myśleć o przyszłości, no bo kariera 35, w moim wypadku chyba 35 się skończyła i trzeba było mieć nowy pomysł na życie. Czyli teraz możesz podjadać śmiało pączki? No, prawdę mówiąc, dowoli i mógłbym to robić, bo są znakomite. Raffaello i Kinder Bueno, moje dwa ulubione smaki. Klienci, ludzie, dzieci, którzy przychodzą, to ten smak uwielbiają. No ale co za dużo, to niezdrowo. Ja też nie mogę, już nie biegam, nie chodzę na treningi, nie ma gdzie tego spalić. Troszkę siedzę w samochodzie, w domu, dzieciom czas poświęcam, także nie ma gdzie tego wypocić. Ale oczywiście wszystkim polecam.